Witajcie! Dziś wreszcie dotarła do nas przesyłka, na którą czekaliśmy już dość długo. Mianowicie Super Mario Maker w zestawie z Amiibo i z artbookiem. Jako że premiera była w zeszłym tygodniu, spodziewaliśmy się tego wcześniej, no ale niestety nie z naszej winy dopiero dzisiaj było dostępne, ale skoro już to mamy, przechodzimy do rozpakowania. Najpierw zobaczmy ze wszystkich stron pudełko. Tutaj widać Amiibo Mario Classic Colors. Amiibo jest świetne, gdyż z tego co nam wiadomo, będzie także współpracowało z innymi grami na Wii U. Nie możemy się doczekać rozwalania przeciwników w Super Smashu pikselowym Mario. Proszę spojrzeć z przodu, wygląda równie pięknie jak z boku. Właściwie to aż niesamowite, jak potrafili postać z 2D przenieść w świat 3D w sposób tak idealny. Tutaj widzimy zawartość, o której wspomniałam wcześniej. Płyta z grą, artbook i figurka. Jak widać, pokazane są przykładowe plansze, jakie można stworzyć. Mamy dostępne wersje wszystkich Mario. Oczywiście tych, które wyszły w 2D. W tych właśnie stylach możemy tworzyć. Na dole piękne infografiki z Toadami i Mario. Jedna mała gumba się uchowała. Wersje językowe. I jak widać, można grać zarówno na gamepadzie, można Wiilotami, Classic Controllerem, a także kombinowanym padem. Gra składa się z elementów, z których można układać wymarzone mapki, co jest też pokazane po tej stronie. I piękne logo U. Pod spodem jakieś informacje, które zawsze się muszą znajdować na tego typu opakowaniach. Oczywiście produkt licencjonowany Nintendo. To teraz zobaczymy, co Marian chowa w środku. Wyłania nam się dodatkowe zabezpieczenie, którego natychmiastowo trzeba się pozbyć. I oto jest Amiibo Mario Classic Colors. Jak widać, działa zarówno z Wii U, jak i New 3DS-em i 3DS-em. Amiibo dodaje funkcjonalność dużych grzybków, które oczywiście, jak tutaj widać, które bardzo ułatwią nam grę. To jest artbook w przepięknej okładce. Nawet w nutach zapisana ścieżka dźwiękowa z pierwszego Mario. Jakby ktoś miał ochotę cover nagrać. Bardzo elegancko wykonany, z dobrej jakości papieru, na pewno się nie zniszczy, w twardej okładce. Teraz przejdziemy do rzeczy najbardziej interesującej w tym pudełku, czyli gra. Bardzo inteligentnie zrobiona okładka w sposób doskonały nawiązuje do tego, na czym będzie polegać gra. Yoshi i Toad usłyszeli, że nowy Mario przyjechał, szybciutko przybiegły się z nim spotkać, z uśmiechami na twarzy. Mam nadzieję, że Wam też się podobało, dziękuję bardzo za wszystkie obejrzenia. Subskrybujcie, piszcie komentarze, już niedługo nowe odcinki.